500 ton piachu i 30 ton soli przygotował w tym roku Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim na walkę ze śniegiem i mrozem. Kubki piachu już pojawiły się w najbardziej newralgicznych punktach miasta. Usługę zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2011-2012 na terenie miasta będzie wykonywać Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dysponuje on dwoma pługopiaskarkami i koparko-ładowarką. Na terenie wiejskim zimowym utrzymaniem będzie zajmować się firma Ekoklimat z Antoniewa, która dysponuje czteroma pługopiaskarkami, równiarką i koparko-ładowarką. Ponadto zimowym utrzymaniem dróg na terenie wiejskim będzie też się zajmować, będą zajmować się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Bełdowa, Jastrzębia Górnego i Chrośna. Jednostki te będą przede wszystkim odśnieżać drogi na terenie swoich sołectw. Jeżeli wierzyć zapewnieniom, zima nie powinna nas więc specjalnie zaskoczyć, a jeżeli już, to przynajmniej drogi należące do gminy będą przejezdne.